Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam na film o jednej książce, wyłącznie jednej książce, a będzie to Niedaleko pada jabłko Leanne Moriarty. Jeżeli chodzi o tę autorkę, to było to moje pierwsze spotkanie z jej twórczością w formie książki, to znaczy bezpośrednio z jej twórczością, natomiast miałam okazję już poznać jej styl prowadzenia i tworzenia historii za sprawą serialu Wielkie Kłamstewka, który chyba jest dostępny na HBO Go, czy teraz HBO Max, z tego co pamiętam. I tamten serial naprawdę zrobił na mnie ogromne wrażenie, przede wszystkim dlatego, że była tam świetna obsada, bo mieliśmy i Nicole Kidman, i Zoe Kravitz, i Reese Witherspoon, i Aleksandra Skarsgarda, i Laura Dern, no po prostu sama śmietanka hollywoodzka dosłownie, także no świetna obsada, więc ten serial musiał wyjść dobrze, ale też to była taka atmosfera małego miasteczka, gdzie wszyscy się znają, gdzie każdy gdzieś tam się ocenia w pewien sposób, ale jednocześnie to były takie mikrohistorie każdej z tych rodzin, która była przedstawiona. Każda z tych rodzin miała jakąś swoją osobną historię. No i to wszystko było naprawdę bardzo klimatyczne, trochę takie też niepokojące. No i dodatkowo ta jedna tajemnica, która połączyła te wszystkie rodziny ze sobą, także naprawdę bardzo, bardzo mi się ten serial podobał. I w ogóle myślałam, że to jest dopiero druga książka Leanne Moriarty, która wychodzi w Polsce, a okazuje się, że tak naprawdę ta autorka wydała już całkiem sporo książek i całkiem sporo ich przetłumaczonych jest na język polski, także chyba będę musiała się tym zainteresować, bo mogę zdradzić już na samym początku, że moja ocena jest pozytywna, natomiast nie jest to jakiś totalny ulubieniec, bo też ma dla mnie ta książka kilka minusów, o których za chwilę wspomnę. Ale może zacznijmy od początku, czyli od fabuły. Tutaj mamy historię rodziny Delaney. Mamy tutaj Joy i Stana, małżeństwo około 70 i czwórkę ich dzieci, które są już dorosłe, mają swoje własne życie i każdy gdzieś tam swoją właśnie osobną historię. Są to tenisiści, to znaczy oni są właścicielami w zasadzie takiej szkoły tenisa i szkolą właśnie przyszłych tenisistów. Wytrenowali zresztą jedną naprawdę dużą gwiazdę tenisa. Natomiast ich dzieci też grały za młodu, ale gdzieś tam to później się rozmyło. Jako dorośli ludzie już podjęli zupełnie inne prace i ten tenis gdzieś jest cały czas w tle, ale już nie jest najważniejszą kwestią w życiu bohaterów. Chociaż przewija się tam naprawdę bardzo dużo, także w ogóle tenis ziemny to jest taki sport, który zyskuje ostatnio na popularności również w Polsce, za sprawą oczywiście no, sukcesów Igi Świątek, tutaj nie ma co ukrywać. Więc jeżeli i Wy należycie do tego grona osób, które właśnie tenisem zaczęły się ostatnio interesować, być może sami trenujecie, zapisaliście się na jakieś treningi, no to tego tenisa tu jest naprawdę całkiem sporo i te smaczki się przewijają przez właściwie całą powieść. Także to może być dla kogoś dodatkową zachętą. Natomiast samą taką osią i punktem wyjścia dla fabuły jest zaginięcie Joy, czyli matki. To jest, wiecie, z pozoru takie idealne małżeństwo, idealna rodzina ludzi, którym gdzieś tam się w życiu powiodło. Każdy ma swoje życie, każdy odnosi w tym życiu sukcesy. Generalnie im się dobrze wiedzie, małżeństwo też jest zgodne. No ale pewnego dnia Joy znika, bez śladu tak naprawdę. Wysyła tylko jakiegoś takiego zupełnie niezrozumiałego SMS-a do swoich dzieci, który brzmi bardzo dziwacznie, jakby napisała go jakaś wariatka dosłownie. No i przez całą książkę próbujemy odkryć, co tak naprawdę się wydarzyło, jak to się stało, dlaczego Joy zaginęła, czy ona zaginęła faktycznie, czy być może została zamordowana, co się wydarzyło w życiu tej rodziny, jak tak naprawdę ta rodzina wygląda od środka, ponieważ mamy tutaj taką właśnie dekompozycję poniekąd tej idealnej rodziny i tego idealnego obrazka, bo każda z tych osób, to znaczy mamy tutaj 7 głównych bohaterów, po 4 dzieci, 2 ludzi, którzy są małżeństwem, czyli Joy i Stana, ale mamy też postać kobiety Savanny, która rok wcześniej przed wydarzeniami w książce trafia do domu Delaneyów jako ofiara przemocy domowej i po prostu Delaneyowie udzielają jej pomocy i ona u nich nocuje przez jakiś czas, mieszka z nimi przez jakiś czas. No i to jest taka dosyć tajemnicza postać, o której tak naprawdę niewiele wiemy i która wzbudza niepokój właśnie przede wszystkim w dzieciach Stana i Joy. Tak więc mamy tak naprawdę 7 głównych bohaterów i każdy z tych bohaterów dostaje tutaj bardzo dużo miejsca, a ta książka liczy sobie niemalże 600 stron, także naprawdę jest na to czas i jest na to przestrzeń. I rzeczywiście tutaj wydaje mi się, że autorka lubi takie misternie skonstruowane powieści, takie trochę patchworkowe, no bo te dzieci są już dorosłe, one mają swoje życia, mają swoje historie, więc te historie są w jakimś sensie osobne, a wspólnym mianownikiem jest właśnie Joy i jej zaginięcie. Tak więc każda z tych historii mogłaby tak naprawdę być początkiem osobnej powieści, ale razem właśnie składają się w taką jedną sensowną całość, którą spaja właśnie tenis i postać Joy i Stana, a w zasadzie nawet nie ich, a może bardziej Savanny, czyli tej tajemniczej dziewczyny. No i oczywiście, jak można się domyślać, ta z pozoru idealna rodzina kryje wiele tajemnic, wiele gdzieś tam jakichś takich głęboko skrywanych uraz, wzajemnych pretensji, jakichś niewyjaśnionych kwestii z przeszłości. I my jako czytelnicy mamy szansę to wszystko poznać za sprawą retrospekcji, ponieważ narracja w tej książce poprowadzona jest w 2 liniach czasowych. Mamy teraźniejszość i tutaj w teraźniejszości poznajemy głównie policjantów, którzy pracują nad sprawą zaginięcia Joy i mamy przeszłość, czyli głównie wydarzenia, które działy się rok wcześniej. No i tutaj właśnie poznajemy wszystkich bohaterów bardzo, bardzo dokładnie. Historię wszystkich dzieci, to co się w ich życiu działo, to jakie były wzajemne stosunki w tej rodzinie, jakie były stosunki Stana i Joy też wzajemne, czy to rzeczywiście było takie idealne małżeństwo. Także wszystko mamy szansę bardzo, bardzo dogłębnie poznać.
To jest taka powieść, przy której naprawdę można zapomnieć o całym świecie. Ona jest naprawdę bardzo gruba, więc można się w niej naprawdę totalnie zatopić i przepaść na długie, długie godziny, na długie wieczory i zapomnieć tak naprawdę o całym świecie, ale jednocześnie jest to książka, która wymaga pewnego skupienia, chociaż ona nie jest trudna w odbiorze, ale jednak w jakiś taki sposób może przez ten natłok informacji i natłok właśnie bohaterów przytłacza trochę czytelnika i rzeczywiście ciężko jest skupić się na czymś innym, na czytaniu jakiejś innej książki, kiedy poznajemy tych bohaterów, bo tutaj naprawdę jest bardzo, bardzo dużo różnych historii. Ta historia jest bardzo patchworkowa. Ona się składa w całość jak najbardziej, natomiast rzeczywiście jest to trochę poszatkowane i to zakończenie, chociaż jest takie zaskakujące i niepokojące jednocześnie, to też wydaje mi się momentami trochę oderwane od całości. To jest tak naprawdę jeden krótki rozdział, który też mógłby być początkiem zupełnie nowej powieści. Ono jest dosyć otwarte i tutaj tak naprawdę nie jest nic powiedziane wprost, ale to ma taki bardzo, bardzo fajny wydźwięk i to zakończenie naprawdę bardzo mi się podobało, bo właśnie ono wzbudziło we mnie taki niepokój i takie emocje, które wydaje mi się, że powinnam czuć gdzieś tam już wcześniej, bo no takim moim głównym zarzutem wobec tej książki, mimo że całościowo ona mi się podobała, to właśnie takim moim największym problemem z tą książką jest to, że ona jest momentami bardzo, bardzo przegadana, bo no 7 bohaterów to jest naprawdę bardzo dużo i danie każdemu tak dużo przestrzeni w tej książce i tak dogłębne i dokładne przedstawienie jakichś rysów psychologicznych tych postaci, no to może być trochę za dużo przy 7 bohaterach. Gdybyśmy się na przykład określili tylko, nie wiem, do 3 głównych bohaterów, to myślę, że mogłoby to wyjść nieco lepiej. Natomiast właśnie momentami ta książka jest trochę przegadana, troszkę za dużo tych informacji spływa na czytelnika. No ale one się gdzieś tam łączą, tak jak wspomniałam, także ma to jakieś swoje uzasadnienie. Oczywiście niektóre z tych historii będą bardziej angażujące, inne mniej. Mnie chyba najbardziej przypadła do gustu historia Logana i Ingrid, bodajże, jeżeli tutaj nic nie mylę, bohaterów. No i oczywiście historia Savanny, czyli tej obcej dziewczyny z zewnątrz, wydawała się bardzo intrygująca od początku, no bo ona od samego początku jest owiana taką nutką tajemnicy. Także to na pewno jest na plus. Chociaż ja myślałam o tej książce jako o kryminale, a nie do końca jest to kryminał. To jest znowu, tak jak w przypadku poprzedniej książki, o której Wam mówiłam w moim ostatnim reading vlogu, czyli o książce O jedno cię proszę, tam też myślałam, że to będzie bardziej thriller i ta akcja będzie taka bardziej żywa. I tutaj podobnie, natomiast to zdecydowanie jest taka powieść obyczajowa o sekretach rodzinnych, o tajemnicach rodzinnych. Bardzo, bardzo mocno skupiamy się tutaj właśnie na rodzinie i na tym, co w tej rodzinie się dzieje i rozkładamy tę rodzinę na czynniki pierwsze, także trochę czegoś innego się spodziewałam i jeżeli spodziewacie się właśnie takiego kryminału, który stoi akcją, gdzie ta akcja pędzi do przodu, to zdecydowanie nie, bo tutaj akcja jest bardzo leniwa i ona bardzo, bardzo wolno się rozwija, ale to niekoniecznie musi być minus, bo zdecydowanie w większości tej książki autorka naprawdę świetnie sobie z tymi wątkami wszystkimi radzi. Gdzieś tam tylko momentami właśnie miałam takie poczucie, że no może niekoniecznie ten wątek był potrzebny, może mogliśmy mu poświęcić mniej czasu, może nie trzeba było go tak przeciągać. A całościowo, jak na tak skomplikowaną i tak złożoną powieść, to myślę, że wyszło to naprawdę całkiem dobrze. To jest taka powieść, gdzie mamy jedną rzecz, później odkrywamy kolejną, kolejną, kolejną i tak naprawdę to wszystko się gdzieś tam nakłada. To jest taki, wiecie, jeden wielki patchwork, który nam tworzy właśnie całość. Tak więc jeżeli w książkach nie jest dla Was najważniejsza sama akcja, a właśnie bohaterowie, ich rys psychologiczny i to, jak bardzo złożeni oni mogą być, to jak najbardziej ta książka może Wam się spodobać. Natomiast jeżeli przeciwnie, wolicie, kiedy książka ma dużo akcji, kiedy jest takim właśnie typowym akcyjniakiem, no to myślę, że tutaj możecie się rozczarować. Bo jednak jest to książka, w której wartością przede wszystkim są bohaterowie i ich historie. Dla mnie jest to takie 3,5 na 5 gwiazdek, bo tak jak mówię, odejmuję te 1,5 gwiazdki właśnie za te niektóre dłużyzny. Ja jednak wolę, jak autor się gdzieś tam skondensuje i streści w swojej książce. Rzadko kiedy lubię takie naprawdę bardzo, bardzo rozwlekłe powieści, ale wydaje mi się, że to jest właśnie specyficzny styl autorki, bo pamiętam z serialu Wielkie Kłamstewka, że tam też mieliśmy właśnie taki patchwork i kilka rodzin i kilka różnych historii, które gdzieś tam później łączyły się w całość. To jest taka powieść, którą trzeba się delektować, a nie czytać szybko i na raz. Ode mnie to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. W ogóle chciałabym nagrywać więcej takich pojedynczych recenzji książek, ponieważ no niby mówię o tych wszystkich książkach później w podsumowaniu miesiąca, ale czasem mam wrażenie, że to jest niewystarczająca przestrzeń, żeby się wygadać, a mam kilka takich książek, o których chciałabym mówić więcej i więcej. I mam jeszcze jedną taką ostatnio przeczytaną książkę, o której chciałabym Wam trochę więcej opowiedzieć, także też być może pojawi się osobny film. Dajcie koniecznie znać, czy w ogóle jeszcze Was takie pojedyncze recenzje interesują, bo ja wiem, że one kiedyś były bardzo popularne na tak zwanym starym BookTubie, natomiast później gdzieś tam odeszły i pojawiły się reading vlogi i nie wiem, czy po prostu kogoś jeszcze takie pojedyncze recenzje interesują, ale jeżeli Was tak, to koniecznie dajcie mi znać, to postaram się nagrywać takich więcej i postaram się przedstawiać Wam niektóre książki, które czytam bardziej szczegółowo, a nie tylko na szybko właśnie w podsumowaniach miesiąca. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!